Siema, jestem RyoG, to jest kolejny odcinek z naszej serii, oczywiście z osady, dokładnie osadzony w długach i jest to już kolejny trzeci odcinek, a z nami są oczywiście widzowie na czacie. Ja dzisiaj chodzę sobie, czołgam się po ziemi, bo już tak nisko upadłem na tym save'ie. Nie, oczywiście żartuję, słuchajcie, przydarzała się nam zabawna historia, ale po kolei. Ogólnie to tak, wchodząc sobie na save'a, co się okazało? Nie wiadomo dlaczego, przykrył mi się silos, sam z siebie, tako z dupy, bo nie dokończymy kieszonki na tamtym save'ie i niestety wszystko to, co było, po prostu mi się przykryło. Co ciekawe, musiałem się ratować i to, co miałem nakoszone, musiałem wysypać w to miejsce, nie? Więc tutaj leżą dwie przyczepy tej sieczki oraz, może tak się mi, tak sobie uda mi się może teleportować, to pokażę coś jeszcze, no, koło mleczarni. Nie dokończyłem też tego kosić, zostało mi tyle, dosłownie dwa przyjazdy, no i trochę lipa, bo nie wiem co z tym zrobić. Postanowiliśmy tutaj wspólnie z widzami, że zrobimy to na ziarno i będzie dla kurek, nie? Także takie oto rzeczy się nam dzisiaj wydarzyły niestety, przykre, no ale no FS to FS, jak tam zarazić to nie wiem, wydaje mi się, że gdyby silos nie był ubity w 100%, to może by się nie przykryło, ale dajcie znać dokładnie, to też przetestuję pewnie. Dobra, to dziś nie o tym, nie, bo to chciałem powiedzieć to na początku, a dzisiaj zajmiemy się oczywiście siewami rzepaku oraz akcją troszkę inną związaną z też polami, bo mamy jeszcze ostatnie miesiąc na siewy, więc tym się zajmiemy. Ja sobie pozwólcie, zasiądę sobie. Okej. Wszystko jest git? Dobra. Zasiadam sobie do naszego kochanego Kejsiska, Kejsik Puma, okej. I dzisiaj sobie potrzebujemy po prostu, ten już przyjadę, niech będzie tak. Potrzebujemy sobie siewnik, tam chyba też powinien być akurat zaspany rzepak, a jak nie to zaraz dosypiemy jeszcze. A już zero jest, okej, no to fajnie, ale był rzepak siany z tego co widzę. No, także ja to sobie... O, tylko się tak złamie tutaj. Będziemy się dzisiaj ładować z tym. Pojedziemy zaświeć się rzepak na malutkim ostatnim poletku, a potem... Mogę jeszcze otworzyć to? O, świetnie, dobra. Tam zaraz złapiemy to wszystko, co nam potrzeba. Tylko gdzie ja mam teraz? Chyba muszę przejść przez oborę, wiecie? Cześć Kubiczak, siemka. Muszę przejść przez oborę i złapać sobie jeszcze ładowarkę naszą. No, ogólnie problem jest taki, że z krówkami, że aktualnie nie produkują nic, no bo... jak mają produkować, skoro nie mają żarcia, nie? O, dobra. Gito. Odstawię sobie na razie tutaj... O, to. A pojedziemy ten naokoło w sumie. Tak trochę... Źle skręciłem, bo chciałem powiedzieć tamtędy, ale dobra, mówię, pojadę już tędy. Okej, tu się wykręcimy z tym. Dobra. No, więc pojedziemy sobie jeszcze załadować worki, oczywiście, z ziarnem. Fajne malutkie poletki do roboty jest to ogólnie, jak skończymy też siać, to pojedziemy sobie kultywatorować, a właściwie talerzować w sumie. No, ale wyrobimy sobie ziemię po tej kukurydzy. Za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Wszystko. Okej, ja to sobie tylko postaram się złapać. Aha, no więc jakoś tak pochowałem to tak śmiesznie. Dobra. Nie wiem, czy to będę mógł tak zrobić od razu, czy będę musiał rozsuwać myszką. Aha, chyba niestety działam tylko na jeden ten. No trudno, to będziemy sobie w takim razie brać jeden woreczek. No masz, po złości oczywiście. No, także mówię, coś jest z tym farmingiem nie tak i jakieś te kieszonki tak na mnie nie bardzo tutaj wychodzą ostatnio. Ale miałem też te na innych save'ach, nie? Także takie trochę... No porąbane to jest, w sumie na innych nie. Nie, miałem tylko to na osadzie tutaj właśnie. Więc to takie jest też trochę kiepszczutki, że takie rzeczy się działo. Zupa, dzięki za followka. O, teraz się rozsuwa, aha, no to fajnie mi tutaj działa. Nie, tym klikałem w takim razie. Teraz odsuniemy. Okej, i zasypiemy sobie rzepak. Jak tam się wsypie, wszystko fajnie, elegancko. Cześć Zupa, witam serdecznie. Oporowe żniwa? No to spoko, Ja akurat widzisz, jestem już po żniwach w sumie. Takie trochę patronowe, no i też tak trochę dziwnie, że rozpoczynamy ten sezon właśnie tego... O Boże. Nie, no nie wywalę się. Szto kurde. Z tego osadzonego rozpoczynamy ten sezon tak troszkę właśnie po żniwach, no ale dlatego, że tak tam tutaj wyszło wcześniej, nie? Więc myślę, że rozumiecie. Czekajcie, jakoś może się uda to... O! Sorry, że tak troszkę unrealistic, ale sami gdzieś tam się te worki powracają i ciężko to złapać potem jest. Dobra, ale tu myślę, że będzie fajnie. Jak taką sobie złapiemy. No. Do przodu jeszcze lekutko. O, jeszcze jest full. Dobra, to myślałem, że jeszcze nic tam zostanie, ale skoro tak, to niech będzie. Dobra, gasimy sobie. Można tę miniaturkę jakoś strzelił, kurczę, w sumie? Gdzie całe to jeszcze walne miniaturki zaraz zawracam, okej? Dobra, ludzka, zamykamy sobie i jesteśmy po wszystkim. Ja tylko sobie trochę podjadę do przodu. Okej. Ej, mam 10%, nie złapałem wszystkiego? Nie wiem, jakoś dziwnie, no ale mniejsza. Słuchajcie, jedziemy sobie oczywiście na nasze pole. A teraz zobaczymy, tutaj ludzie trochę co piszą, bo tam widziałem, że dużo się działo na czacie. Także też. Masz SSD-ki w PC? No to dobrze, SSD-ki jednak to są spoko, nie? Dyski. Jak chodzi o wszystko w sumie, nie? No bo wiadomo, że lepiej taki cyfrowy niż, wiesz, bawienie się w jakieś inne rzeczy. Słuchajcie ludzie, tak was zapytam. Czy zawsze robicie najpierw poprzeczniak sieci, a potem... znaczy najpierw robicie poprzeczniak sieci, a potem resztę, czy jak? Wydaje mi się, że chyba siewy akurat rozpoczynam od poprzeczniaka, nie? Że trochę odwrotnie niż w tym. Nic przy orce, bo orka jest tam na koniec, a siewy są takie, że potem się to wyjeździ, nie? Najpierw poprzeczniaki chyba jednak, nie? Zresztą mi się właśnie jak się wydaje, że to poprzeczniaki najpierw ten jest najlepiej zasiać, bo są też taką teorię, że jak się przyjedzie najpierw tamtędy i na końcu poprzeczniak, to ta ziemia jest ujeżdżona na tym już i tak naprawdę jeździmy już po ziemi, która jest ujeżdżona i potem jak się tym zasiać, to się nie zasieje, bo jest po prostu wygniecone to wszystko, nie? Ja to po prostu mam jakąś glebogryzarkę, taką z przodu, aż taką może taką bronę bardziej aktywną niż glebogryzarkę, ale jednak trzeba na to uważać, nie? Więc tak zrobię sobie pewnie pierwsze przyjazdy dookoła, a potem będę już robił chyba raz przy razie tutaj. Bo to też fajna pole, tylko chyba jest takie w miarę proste nawet. Zresztą nie wiem, czy to wyjdzie prosto, ale zobaczymy. Okej. I co? Siewniczek ogólnie jest 5-metrowy. Taki kun u nas to właśnie jest w zestawie na tym gospodarstwie. Trochę takie większe maszynki, wiem, że nie zawsze każdy lubi takie duże maszyny. Mimo, że pierwszy przyjął się nieźle i drugiego jeszcze nie wiem, jak on wam się spodobał czy nie. Bo jeszcze go nie wypuściłem. Dopiero dzisiaj, jak to oglądacie, jak ja ten odcinek nagrywam, to wleciał filmik z Kolonii, 98 odcinek. Więc trochę takie też będą zaskoczenie. Co do tego, tam dziękuję za suba na YouTubie dla jego. Będą też takie zaskoczenie, co będzie sądzić o tym drugim odcinku, a dopiero o tym trzecim. No ale myślę, że zawsze jakoś tam fajnie, bo ta osada trochę też urozmaici nam cały kanał, nie? Tak, jest złodziej z Krakowa, jest nagrywany odcinek właśnie. Siejemy sobie rzepaki. Ja wiem, że tak trochę na orkę od razu, ale mówię, że on tej to brony wirnikował, czy tam jakieś obortował, czy jakąś inną tam. I postanowimy, że właśnie sobie tutaj zasiejemy taką od razu, nie? Żeby to było z głowy i wszystko, żeby było cacy. Niestety, ale Kejsik jest w automacie. Troszkę mi to będzie też utrudniało pracę, bo jednak nie mogę sobie, wiecie, regulować całych biegów, tylko muszę zdać się na to, co nam przygotował autor tego modu. W sensie, jak on tam pracuje sobie cały. Okej. No więc zrobię sobie jakieś dwa przejazdy dookoła. Nie wiem, czy dzisiaj w ogóle skończę cały ten... Na tym odcinku to pole, bo w sumie wybrałem takie w miarę malutkie pole na odcinek. A chcę też dzisiaj zająć się kultywatorowaniem, właściwie talerzowaniem po kukurydzy. Też fajne malutkie pole tylko znalazłem, więc można by nawet je ogarnąć, nie? No właśnie, dzielnicowy, no, ale spoko, każdego to interesuje, nie? Że miałeś dobre stranie. Bardzo, to jest ważne, nie? Cześć, Mialasek. Mialasek? Mielasek. Siemka. I elegancko, no. Więc tak to sobie siejemy. Nawet nie wiem, czy w sumie wiecie co, chyba teraz nie odpalić GPS-a. Może się bardziej skupić trochę na czacie i na was, żeby z wami pogadać. Bo trochę tak tutaj patrzę, jak to idzie. A dawno gram na tej osadzie. Okej, dobra, jest dookoła posiane. I teraz będziemy sobie już tu lecieć raz przy razie raczej, nie? O ile mi się fajnie to złapie. Ale widzę, że chyba się nie złapie. Ciekawie. Muszę jakoś sobie to poobracać. O. Teraz będzie git chyba, nie? Lekko sobie dostosuję. No i zobaczymy, jak teraz będzie szło. No i fajnie. I spoczko. Dobrze, że ten GPS-ik tu jest, bo ja pamiętam właśnie, że grałem na osadzie na tym GPS-ie. Jeszcze w sezonie pierwszym. No i teraz gramy sobie tutaj na tej dwójce. I fajnie, bo też w sumie dzięki temu, że tutaj zacząłem grać w tym GPS-ie, to potem przekonałem się właśnie, żeby grać na Kolonii z Krzykiem tym razem. Także spoko. Jakim klawiszem zmieniam do rotacji? Control i strzałka góra-dół, nie? Tylko tam ustawiam sobie co ile stopni ma się obracać, ja dam chyba co 5 stopni, nie? Także to w miarę jest spoko. I dzięki temu też nie jest tak... jest z tym ciężko, nie? Nie no patrz, idealnie na słupa mi wychodzi, potem słupa sobie wyjadę, no i super, nie? Okej. No nie wiem, czy dzisiaj to uda mi się wszystko zrobić. Miałem nadzieję, że jednak stanie nawet czasu, jakby co, ale chyba odcinek będzie typowo tylko siewów. Ale to są zdanie siewy rzepaków, bo jeszcze już odnośnie całej reszty pól przed odcinkiem zrobiliśmy sobie taki wykaz, taki właściwie notatnik specjalny z tym, co gdzie będziemy siać. No i na tej podstawie będę sobie po prostu te wszystkie pola ustalał, nie? Jak to będzie lecieć z tymi poletkami. No i co, ogólnie będę planował teraz trochę pójść w soję bardziej. Czyli to samo co idziemy, teraz będziemy szli z krzychem na podwórku kolinisty, bo słonecznik okazał się totalną klapą, jak chodzi o zbiory, a dało nam tego dużo, jak na słonecznik. Mimo to jednak pójdziemy w soję, bo ona się trochę bardziej płaca i nie potrzebuje tyle azotu. Tak samo też pójdę tutaj, bo aktualnie z kasą jest u mnie cienko i pewnie też cienko będzie z nawozami. Już mam prawie dychę na minusie, a do końca dnia pewnie mam minus 20 000, więc też słabo. Siemeczko DJ. GPS, dokładnie, ja zwijam, bo net w Interku nie pomaga, spoko mobi, trzymaj się tam narazka. Kitaj, siemanko wszystkim, cześć, cześć, cześć. Ale sieje, no cześć, cześć kaktus, witam, no sieje się trochę, nie? Sieje je. W ogóle fajny zestaw jest, wydaje mi się, tego case'a, nie? Z całym tym siewnikiem. Bardzo ładnie jest tutaj pasuje sobie kolorystycznie. I ten kun mega siada, nie? Jakiego GPS-a używam? Ogólnie mam GPS-a w Vehicle Control Addon, nie? Nie wiem, czy tak to się nazywa, ale chyba tak. No i jak widzisz, fajny, przyjemny, szybciutki GPS-ik, nie? Mi nie zależało na tym, żeby on był taki mega jakiś precyzyjny czy coś takiego, tylko po prostu, żeby on działał, żeby mógł jechać sobie prosto i w miarę ustawiać sobie jakieś kąty, nie? I tyle. Więc on to ma i tak jeżdżę i jest spoko, nie? Nie ma co jej narzekać. I co, można sobie kamerę dam. Kamera na 55, tak, nie? Bo no, troszkę lepiej mieć taką kamerę. Nawet sam nie wiem, czy sobie takiej kamery nie ustawiać. Właśnie, w ogóle, żeby był taki modzik, gdzie możesz sobie zapisać na przykład stan kamery, nie? Na przykład kamera na zewnątrz ustawiasz sobie fof, nie wiem, na 40, a w środku na właśnie 60-55, coś takiego, co nie? I na przykład kamera postaci tam, nie wiem, na 45 albo 50, nie? Dajmy na to. Ciekawe, czy takiego modzik jest. Jest coś takiego, czy nie ma? Bo wy się tam bardziej znacie tam na tych modhubach. A właśnie, prawo o modhubach. Ktoś sprawdzi, czy w ogóle, cześć Medalko, czy coś wyszło na modhubie? Bo dzisiaj u nas... jakoby tak, kurde... Wiecie co? Ja chyba tutaj nie mam szerokości wykrytej. 4... A, to 4-metrowy? No żartujesz sobie chyba. No chyba sobie, kolego, tutaj żartujemy. To jest 4 metry? Ja myślałem, że 5-metrowy. Ty! Ja bym przekonał, że to jest 5 metrów, nie? Trzeba coś wymieniać. Trzeba brać jakiegoś takiego ciąganego, widziałem fajnego od John Deere'a, nie? Kiedyś. No bo jednak to mamy sporo tych hektarów, właśnie tych hektarów wolnie liczyłem. Przypomnijcie mi ludzie, dobra, żebym sobie policzył hektarki po odcinku, bo totalnie gdzieś mi to wyleciało z głowy. A niestety nie mogę tego teraz zobaczyć, nie? Znaczy mógłbym, ale nie chcę teraz zrobić tego na odcinku, wiadomo, liczenie trochę też zejdzie. Chociaż ponoć Prosit ma jakąś taką opcję, że on pokazuje dokładnie, nie? Ile tam tego jest, ale no Prosit do tego akurat nie mam, nie? Mam tylko procent farming. Ja też fajnie tam liczę hektary, tak w miarę nawet dosyć dobrze, nie? 15 minut odcinka, a my jesteśmy dopiero tak tutaj z tym tematem. Wiecie co, ja może nawet bym zrobił takie myk, że zatrudnił pracownika, a sam bym robił coś może innego, bo też nie chciałem robić jednej czynności na odcinku. I wiecie co, chyba tak sobie zrobimy, nie? Że zostawimy sobie tutaj ciągnik, ale go sunęło. Zostawimy sobie ciągnik w polu, a pójdę po prostu do innej rzeczy, bo nie chcę robić tego samego na odcinku cały czas przez pół godziny, wiecie jak to jest, nie? Trochę to jest takie... no nieatrakcyjne dla was. A jeszcze chciałem dzisiaj wam pokazać, jak to działa sobie moja talerzóweczka elegancka, bo naprawdę elegancką talerzóweczkę. Tak, dobry pomysł, no. Tak, dzisiaj wchodzi update, Michi, a czemu pytasz? No i to oborę w sumie to już robiłem z 1,5 miecha temu, nawet może 2 miechy temu, a dopiero dzisiaj wchodzi update, nie? Więc takie trochę średnie, nie? Średnie. A ty nie wiem, DJ? Może jakiś błąd albo coś? Dobra, dojedziemy sobie tylko jeszcze tutaj, chociaż wjedziemy sobie na pole, ja sobie cofnę i bierzemy... A w sumie może weźmiemy Yondera teraz? Bo Yonderem się chyba nie robiliśmy nic na odcinku, jeździliśmy tylko Fendem. Chyba tak, nie? No. Chyba tak, więc weźmiemy sobie... Okej, staniemy sobie tak w to miejsce. Cyk. Zgasimy sobie. Ja się tu jeszcze po liczbie przejdę szybko na gospo. I weźmiemy sobie Yondera, bo ostatnio jesteśmy pędem. Dzisiaj był Kejsik, także... A Yonder Hanat w ogóle stoi pusty gdzieś, to nie? O, tu stoi sobie Yonder. No to fajnie. Dobra. Zasiadamy. Ja teraz sobie też sobie kamerę tą poprawię. Okej, świetna robota. Co się śmieje dzielnicowy? Kurczę, no tak mi szkoda te kiszonki, bo moglibyśmy jeszcze spokojnie z jakieś 100 tysięcy litrów tutaj wpakować, nie? A jest jak jest i niestety tak o, wyszło średnio. Okej, dobra. Ja też wiecie co, ludziska będę wam pomijał takie wszystkie te prace jak na kolonii właśnie, że nie wiem, były siewy tu, to raczej nie pokażemy siewów na wszystkich polach, tylko tak wiecie, jak tam ogarnięcie to jedziemy na kolejne i tyle, nie? Okej, mam wszystko podczepione, to go akurat gram sobie na automatycznym podczepianiu, manualnym trochę by się też z tym zeszło. I też w sumie nawet nie wiem, czy nie można by zrobić w kolejnym odcinku gdzieś, jak będzie się już zbierał kukurydzę na ziarno, pojechać tam naszym klasikiem, szybko wyciąć to. Nawet w sumie nie brać przyczepy, tylko wrócić zaraz na gospo, wsypać do kurek i wziąć jakąś zakolną robotę. W sumie no to byłby spoko pomysł, nie? Okej. Może być, że to błąd? A, okej, o to ci chodzi, dzielnicowy. Ja nie wiem, o co wam chodzi, nie? Znaczy, domyślam się chyba, ale nie rozumiem co bardzo. Paliwo się kończy. Ej, właśnie, bo ja zapomniałem o czymś takim, jak na gospodarce ustawić warsztat. Zapomniałem ustawić zbiornika na paliwo. Też to będziemy pewnie budować sobie gdzieś tam niedalekiej przyszłości. Bo jeździć na... No w sumie mamy niedaleko do gościa, który zajmuje się paliwem, nie? Także kto wie, może tam też pojeździmy. No, też jak widzicie, wszystko wykoszone jest. Nie ma żadnej kukurydzy, wszystko już jest na silosach, no prawie wszystko, nie? I chyba we wrześniu będzie się zbierał winogron, nie? Z tego co pamiętam. Także no kurczę, też winogrona to jeszcze i siewy tam tych innych pszenicy i jęczmienia. A trochę to się naprawdę będzie działo. Dobra. My sobie tu wjeżdżamy, na tym polu dzisiaj działamy. To akurat mam 6-metrowe, więc myślę, że to nie powinno być problemu. Tylko teraz tak. A, to jest też 5-metrowe. No ja jestem jakiś kurde chyba dzisiaj nie ogarnięty w tym tematach, wiecie? Ja już totalnie zgubiałem. Okej. Tak kosy złapiemy. Dobra. To jest tylko tolerowanie, więc tak za bardzo się nie będę tutaj jakoś specjalnie na tym starał, żeby tak już dobrze jeździć, wiecie. Szybki przejeździk, elegancko. Też właśnie pytaliście o to, jak... Aha. Chyba krzywo jadę, nie? Czy ja wiem, czy krzywo? Nie, no dobrze jadę chyba. Czy krzywo jest? Czekaj, bo muszę zaraz sprawdzić. Co 5 stopni mam ustawione, nie? Nie. Może tak to zrobimy. Płaka to. Prosto. Jakby nie, jakby prosta, tak dziwnie. No nie wiem, mniejsza o to. Dobra. Coś chciałem powiedzieć ciekawego chyba. Piwo moje paliwo. No, ale to ten. Okej, dobra, złapie mi. A, muszę mieć kierownicę w miarę prosto ustawioną i dopiero wtedy łapię. No. Także pójdziemy sobie tak trochę nietypowo, tak właśnie w zebrę, bo to zawsze jeżdżę zwykle tak... Nie, idzie prosto, dobrze. Ktoś mi się po prostu musiał popierdzielić wcześniej. Pojedziemy tak właśnie w zebrę, czyli wiecie tam co trzeci przejazd i potem będziemy działać dalej, bo w sumie tak rzadko kiedy grałem, a tu będzie nawet spoko to wyglądało. Nie pamiętam, czy mam na tym serii włączone kamyki. Mam nadzieję, że mam włączone, bo na kamykach nie lubię grać. A tu widzę, że niestety, ale chyba są włączone. Więc trzeba będzie je powyłączać, bo to ja na przykład kamyków z fest nie lubię. O właśnie, może tam mam taki komentarz, takie pytanko dla was mam. Musicie właśnie napisać. Czy wy na przykład gracie na... Przepraszam. Czy wy właśnie na przykład gracie na kamieniach w farmingu? Czy raczej jednak stawiacie na takie granie bez kamyków? Jak to wygląda właśnie? Teraz zebrę jeździsz? O, to spoko. Ja akurat rzadko kiedy, nie? Teraz sobie tu podjedziemy na tę stronę. Okej. No, to lżbeczka wiadomo jak to działa, nie? Bez gracie, nie gracie, bez. No właśnie, bo tak kurczę, wydaje mi się, że osoby, które mają gdzieś tam styczność z kamieniami w realu, grają na kamieniach, a tak to raczej się gra bez kamyków, nie? W sensie, ja na przykład u mnie to nigdy nie mam kamyków włączonych. Mimo że to jest jakąś gdzieś tam fajna opcja, to jednak trochę mi to nie siada po prostu, nie? Takie non-stop, co sezon bawienie się z tymi kamykami trochę upierdliwe jak na moje, nie? Dobra. Opuszczamy i lecimy. Nie, no to się fajna robota leci nawet. Najgorsze, że mamy jeszcze tyle do roboty, bo to jest tylko jakieś jedno malutkie poletko. Chociaż wiecie co, ja nawet nie pamiętam, czy na tym polu miałem przypadkiem nie robić jeszcze winogron. Bo mam te dwa pola winogron, a chciałem to chyba takie te nierówne pola właśnie winogronować, że miał je trochę z głowy, nie? A w sumie jak to talerzówka, to możemy i tak polecieć, nie? Już to się też nie stanie za bardzo. Dobra, złapało i fajnie. Tam się poprzeczki się porobi. Siemano, laczki z Biedry. Ty masz michy włączone. No to też ciekawe. Ale właśnie, to dlatego, że masz ogólnie je w realu te kamyki, czy tak po prostu lubi się z nim bawić, nie? Bo patrzcie, tego tu jest, a to wszystko trzeba nie też pozbierać. Bo nie chcę mieć, żeby tak, wiecie, te kamyki, że leżały na polu. Bo też to po prostu świetnie wygląda, nie? Podnosimy sobie elegancko. Dobra. No. Ogólnie, wiecie, fajna akcja na przykład lecą tutaj dzięki temu, że mamy takie duże maszynki, bo możemy coś wam ciekawego już pokazać nawet. Tu ktoś dzisiaj słusznie pisał wcześniej, że mogą sobie tam tą wisieczkę wziąć z DLC po prostu, w sensie użyć sobie DLC. I co, może pojedziemy sobie teraz tutaj po przeczniaka sobie walnę. W tą stronę, że już miał, na gotowo. Okej. I że z DLC tam można oczywiście sobie owinąć, nie? Tą sieczkę. I w sumie myślałem, że tam jest spoko pomysł, ale jednak doszedłem do wniosku, że trochę za mało tego jest, żeby to owijać, nie? Tak by to było tam, nie wiem, tak z 200 000 byłbym stratny, to jeszcze pewnie mógłbym pomyśleć, ale na pewno nie tyle co teraz, no bo tam ile to jest? Parę... to jest tylko dwie przyczepy, nie? Więc miałeś machnę ręką, a tamta reszta będzie dla kurek i tyle, nie? Więc wiesz, i Vibi, siema, ale masz nick fajny. Okej, a my sobie zajedziemy w tą stronę. Tu już troszkę chodzi dłużej to pole. No, tu jest akurat dłuższy kawałek taki, bo to było, wiecie, to było dwa pola w sumie tak naprawdę. Jedno było tutaj równo do między i łapało tam jeszcze kawałek od gospy tej grywalnej pierwszej. W ogóle ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale to było pierwsze pole, które stworzyłem na osadzie, nie? Od tego pola zaczęła się cała mapa właściwie tworzyć, bo najpierw stworzyłem sobie tam zarys gospodarstwa, a potem zacząłem tworzyć to właśnie pole i od tego pola się mapa rozrastała gdzieś tam, nie? Więc też ciekawie, tak, nie? Dobra. Tam troszkę musiałem odjechać. O, panie kochany, przepraszam bardzo. A tu tylko wjeżdżam. No i fajnie. Jadymy. Były pytanie, ale czy teraz nagrywasz odcinek na YouTubie? Tak, dokładnie tak. Znaczy w sensie widać nawet po banerkach, nie? Bo jak jest baner na streamie, to jest on taki troszkę rozbudowany. A jak nagrywam, mam tylko kamerkę i czat, nie? I to właściwie tym się różnią w sumie te odcinki, nie? Żeby miał takie fajne przejście. No siemanczko, hej, hej. Mój sąsiad ma maszynę zbierania i kiedyś jak moi dziadkowie mieli gospod, to zawsze zbierał nam jakoś tak z tradycji czy coś. Aha, okej. Czy jednak tak bardziej... Masz to gdzieś zakorzenione po prostu w głowie, te kamyki. No czają. No, ale jestem ciekawa się waszej opinii w komentarzach, nie? Czy właśnie też się zbiera. W ogóle ten las tam z tyłu można by kiedyś wyciąć. Jak zacznę się bawić wycinkę drzew, to w ogóle będzie Kongo na tej osadzie. Ty, no myślę, że to się pole skończy, nie? Raczej. Strasznie wolno obroty ma, nie? Ten Yonder, jakby się w ogóle nawet... nie męczył, nie? Dobra, podnosimy sobie. Podjedziemy sobie teraz od miedzy. Tutaj, o, może tak sobie złapię. O, to że pojecha na automacie. No, muszę na automacie pojechać, bo to niestety będzie... czy na manualu. No, trochę będzie problem od tego. Od pastucha. Co nawet w ogóle myślałem tym, żeby tych nie sprzedać tych pastwisk całych i zrobić sobie jakieś poletko. Bo w sumie fajnie by to wyglądało. Takie połączone pole. Ty, ej, bez kitu, jakby takie coś zrobić? Wiesz, to normalnie mogę sprzedać sobie całą to pastwisko, nie? I sobie pierdyknąć takie pole wielkie. Aż tam z tamtym połączyć polem. Kurde, to byłby kawałek ziemi fajny. Zresztą nie, bo to nie, wtedy bym co robić z tym kawałkiem. Z tym klinem bym się pewnie wkurzał ostro. A... Wiesz? Czekajcie, jakby to tak fajnie zrobić takiego smootha. Tędy strzelić sobie, tutaj tak o. I tu można zrobić na przykład jakieś, nie wiem, jakąś produkcję tu możemy można strzelić, nie? Albo coś, jakąś piekarnię kolejną. Bo tam w sensie, wiecie, mamy takie miejsce na produkcję, a tu byłyśmy mieli taki pusty placyk. Coś ciekawego, jak to można porobić. No tak, Laczki, ja wiem, że muszę wyjść z długów, ale słuchaj, i muszę kombinować nad tym, jak z tego długu właśnie wyjść. I to nie jest tak, że... O, sorry, sorry, muszę podnieść. To nie jest tak, że jak mam długi, to teraz mam nic nie robić, tylko robić to, co teraz robię, nie? Ferma kur? Właśnie może kurki, nie? W sumie kurki mogłyby nawet być spoko. Bo jak mam długi, to właśnie chcę z nich wyjść jak najszybciej i muszę kombinować, nie? Inwestować, szukać inwestycji. Jeszcze, żeby to szybko się spłaciło, nie? A nie tak się zamykać, że dobra, mam teraz kredyt, to nic nie kupuję, tylko spłacam, nie? Wiesz, czegoś jednak trzeba żyć, a wiem, że ta inwestycja się po prostu by też zwróciła fajnie, nie? Bo jakbyśmy sobie... Tamte takie w sumie moje. To jest moje. To jakby też kupić moje. A to nawet nie jest moje przypadkiem? Poczekajcie, bo już nie pamiętam. Czy ja przypadkiem tego nie miałem też... No jak nie? No tak. No i zobacz, i by takie paletko tutaj wyszło, takie coś. Znaczy nie, tutaj tak trochę... Średniawka. Chyba, że nawet... Może tak bym zburzył i to. I zostałby tylko sam budynek tutaj. Właśnie nie, bo to jest na jednym modelu chyba zrobiłem. A może płoty osobno? To moje, to też moje, wszystko to moje. No nie, bardziej chodzi o to, że wiesz, że mam te landy kupione, nie? I właśnie tam tak myślę, jakby tutaj to fajnie załatwić tą sprawę. No elegancko idzie. Patrzcie. Pole szybciej się ogarnęło to niż tam, to byśmy zasiali, nie? Dobrze, że w sumie zacząłem brać teraz na odcinku, bo idealnie chyba wyjdzie mi pół godzinki za chwileczkę. Nie, obora z posuchem ostatnio sprzedawałem to. Aha, czyli obora i pastuch jest razem, tak? A ten płot tutaj? Ten płot jest razem? Czy nie jest razem ten płot? Kurczę, chyba sprawdzę, wiecie, dawno gram na osadzie i nie pamiętam już jak tu jest. Czyli chyba zrobiłem tak, że całe płoty były jednym wielkim modelem do sprzedania, nie? Chyba tak zrobiłem jako całość. No już nie pamiętam właśnie, kurczę. Ale czas się troszkę tutaj z polem rozbudować i zawsze to fajniej, jak się na takim save'ie coś ogarnie nowego, nie? Ja lubię takie właśnie nowości na mapach. Okej, dobra, odjedziemy. Teraz pójdzie. Dobra, prawie poszło, dobrze. RyoG tam mówił do Burka. Z Burek. Burek, ta wioska będzie cała nasza, taka najpierw z długu wyjdzie. Kto to jest Burek? że pies, tak? Pies Burek, czy o co chodzi? Chyba nie w temacie jestem, wiesz? Ale no fakt, fajnie jakby właśnie tak mieć całą tę osadę dla siebie, tylko że... no problem jest zasadą taki, że tutaj ciężko będzie mi się obrobić samemu, nie? Bardzo dużo czasu na to będziemy poświęcić, a maszynki, które mam jak najbardziej takie hektary pozwalają. W sensie, wydaje mi się, że posiadając takie maszyny, spokojnie mógłbym całą osadę ogarnąć, tak w realu, nie? No tylko, że wiecie, to jest farming i tu na przykład zawsze się tych maszyn używa trochę większych jednak, nie? Cześć Domin. Obieram teraz grę i przeglądam 2 minuty i się odpala, okej, spoko. Bardzo fajnie. No nie, Deere mi się ci spodoba na pewno się, nie? To raczej się nie masz co martwić. Okej. Ty w sumie na idealnie widzicie, bo jeszcze tam mamy zrobić ten poprzeczniak. Tu jeszcze potem zawiniemy sobie, dokończymy tutaj tę grzywę, co została i tam poprzeczniak i do domu jedziemy. No i fajna robota. Ale właśnie nawet nie wiem, może kurczę szkoda w sumie psuć tego klimatu trochę tej tutaj gospy, nie? No nie wiem, może zostawimy sobie tak. Zobaczymy, zobaczymy, nie? Tak na razie tylko spekuluję nad tym, co możemy tutaj porobić, jakby co? Okej, agregacik. Może troszeczkę podnosimy. Tu już sobie znowu opuszczamy. O, jeszcze złapię sobie trochę tej kukurydzy z tej strony. Dobra. Bo już mogę wyłączyć w sumie ten GPS niepotrzebny mi. Skąd tekstura wapna? Wiesz co, to samo od Jan Kusa w sumie, bo ja miałem te tekstury takie jaśniejsze wgrane na mapie. Znaczy do farmingu wszystkich, na wszystkich swoich serwach po prostu miałem takie wgrane nowe tekstury, ale z racji tego, że robiłem zakończenie mapy na Szpokowie, to tam niestety, ale musiałem wgrać oryginalne tekstury, tylko że ich nie miałem. Jakbym zrobił tam, wiecie, W sensie sprawdził elementy na Steamie i bym pobrał te, których mam, którą inne, to niestety, ale mi się bardzo dużo tekstur też pozamiało innych, nie? Dlatego poprosiłem Jan Kusa, że właśnie wysłał mi tekstury, które on ma. I tak się okazało, że przypadkowo wysłał mi tekstury wapna te, nie? Które wyglądają ładnie, więc to wapno to nie jest takie białe, jak kurde kartka papieru, tylko takie lekko szare. Bardzo fajnie to wygląda, więc stąd mam, nie? Okej, a my sobie właśnie wracamy. Pole skończone. Wiadomo, to jeszcze inne będę chciał pole ogarnąć, ale tak na razie na odcinku wrócimy sobie, ja tam jeszcze dokończę ten rzepak nieszczęsny i będę mógł już dalej działać z resztą. Ogólnie tak, obornika nie mamy, gnowicy nie mamy, nic nie mamy tak naprawdę, więc polecimy sobie tutaj naprawdę, no jest to trochę biednie. Tu będzie akurat biednie. Ja ogarnąłem chyba, że w tym miejscu usunąłem ruch uliczny w tej wersji mapy, bo się tam strasznie bugowało coś, chyba tak. No. Nie wiem, ten ruch liczny tym na osadzie jest jakiś taki totalnie pobugowany, bo ile razy bym tutaj nie poprawił czegokolwiek, zawsze to się zepsuje. Jakiś strasznie taki gęsty ten ruch jest, nie? Nawet na osadzie, znaczy na kolonii nawet tak samo jest taki gęsty. Muszę też ten posiedzieć, trochę poprawić, co nie? Kiedy robota w sadzie? No myślę, że tak od września, nie? Września raczej się sobie tutaj wbijemy się i zaczniemy z tym winogradem działać, nie? Po co mi kierunku wskazać, w sumie nie mam pojęcia. No ale dobra, słuchajcie. Tak się pożegnamy z wami w tym miejscu, więc ja wam dziękuję za uwagę, bo to już możecie pisać siemanko. Okej. Ty, chodzi ciągle JCB. Matka. Dobra. Więc dzięki serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i że wpadniecie na kolejne odcinki z Osadzonego w Długach. Także dzięki, na razie, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdro, pa pa.